Tańczę na naszym kanale. Ja jestem Jurek. Ja jestem Kuba. I zapraszamy Was do oglądania. Dziś zagramy w Little Big Planet 3. Pokażę wszystkie kostiumy i jedną planszę, ale z Bożem. Mam różne kostiumy, ale z tych niektórych mam skopiowanych, a to niektóre mam wszystkie. A tak, również mam takie inne kostiumy i specjalne. Mam różne z tych przedmiotów. Niektórych mam. To co, lecimy? Mamy tego, babeczka, bokser, i ma jakieś pióro na górze, chyba to wciąż. Ten, Chińczyk, ale chłopackie, też Chińczyk, ale dziewczynskie. Tiki, Chintchia, czerwony kapturek, można nazwać bajcie. To jakiś ten, jakie robi zdjęcia. Tę brał, ale nie można, tylko powrót do przyszłości. Ten, miarę wszystkie kostiumy, no chociaż. Dziekan, no tak. Dziewczynka z perłą. Jest bardzo fajną królewną. Eugeniusz Ząb. Felicia. Taka jak nagrywa. Ten jak jeździ. Można nazwać na minigierce. Hamburger. Komputer. Komputer, ale kotek. Batman. Cidach. Cybrok. Planeta. Jakiś rycerz. Jakiś inny. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Księżyc. Ten. Fiony. Talisiera. I jakie z tych wszystkich kostiumów? Kostium haliniłowy. Możemy nazwać kostium policjanta. Również świętego dziękczynienia. Albo z tym święty Mikołaj. Czapką i brodą. Body Mikołaja. I spodniami. Czerwony kot. Możemy nazwać ten kostium. Kucharz. I takie wszystkie kostiumy niektóre mam. Panda, pielęgniarka, Pop Boy, taka bardzo fajna księżniczka. Jakiś magik z czarowanej, tylko nadmorska niespokojna. Dobra. Mamy ten i to. Również specjalne niektórych mam. Babcia Budzia, Cezary Fryzura, Ewa, doktor Herbert, Clive, Larry Da Vinci, Zły Niedźwiedź, Sagbot, Wiktory. Oczywiście mam kostiumy, niektórych mam. Lecimy z planszą. I tym proszamy tutaj przygodzie. Dobrze. Musimy przejść walkę z bossem. Ja mam niezniszczalne, ale udało mi się nie zabić. Samodzielna gra. Sam gram, bo ludzi mogą grać z 3 osób, 2 osób albo z 4 osób. Niektóre są takich playerami. Zostawcie subskrypcję, nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka. Jeszcze napiszcie w komentarzu, czy wy też lubicie Little Big Planet 3
Chyba się wydaje. Gdzie my jesteśmy? W tym miejscu. Mamy banieczki. O, musimy mieć ten pomponiator. Kotek. Kotek. Daj mi spokój. No nie. To on. Zbieramy bajki. O, Jopsiel. Zobaczmy, co tam się wydarzy. Co to było? Double checkpoint. Doigrałeś się! O nie, to on. Muszę z nim uciekać. I uciekł! To było bardzo trudno. O nie, jest jedź, moja ręka. O nie, bańki. Zbieramy do kolekcji. O, ja cię! Teraz ognie! Kule ognie! Tak, kule wynoszę. Daj. Patrzcie, jak... Co? Teraz tego uważam, tego potwora. O, już się prawie zabił! Ale mnie ma już ostatnie życie. Już ostatnie życie i koniec. O, zginęły bańki, ale to szkoda. O, jadziec, ile tych ogni. Myślałem, że to niemożliwe. O nie, już idzie, ale jeszcze to nie koniec. To są takie ognie. Teraz muszę z nimi wchodzić. Uda się? Udało nam się. I zginął. O, już piąta dokończona. Jeszcze filmik i to zostało nam jeszcze zakończenie. To muzyczka i teraz na muzyczki. Dalej? Co będzie dalej? Może będzie jakiś filmik. Widzimy. Chyba za zera będzie niedługo filmik. Chyba Newton będzie teraz zły, chyba. Coś mi się wydaje. Niech to się naładuje na 100%. I co tam się ciekawego się stało? Dobrze, to ja. I on zciekł na babcie budzie. I wtedy... Witaj, mamciu! Newtek! Mogłam się domyślić, że maczasz w tym paluchu. Nie wiesz w żadne jego słowo. Omami cię. A taki był z niego słodziutki szkrab. O, daj spokój, mamciu. Przecież trzeba ich uwolnić. Pomyśl, co można zrobić z ich kreatywnością. W życiu zapomniałeś, co powiedział twój ojciec? Pod żadnym pozorem. Nigdy! Nie otwieraj wieczka! Coś ty narobił, chłopcze! Skazujesz bunkum na zagładę! I sprawdźmy, co się stanie. Ojciecie! To może! Zagładę? Nie. Z tytanami ubogów mogę przemienić bunkum w najbardziej żelską, jamięską krainę Imak. Nie dokonałbym tego bez ciebie. Dalej, tytaniu! Sprawmy, żeby bunkum był bunkum! Co tam jest? To nie to co? Sorry, Bunkum. Mała zmiana planu. Chyba jednak wolę was puszczać. Bywaj, mój druhu. No nie. Spadł ten na sago, bo niemożliwe.
To niemożliwe. Jeszcze to nie koniec tego filmu. Jeszcze sprawdźmy, co się stało z tym smaciankiem. O nie. Stanął im babcia, bo ja powiedział. Mój dom! Moje kicie! Coś ty zrobił? Sprowadziłeś Niutka na manowce? Biedny Niutek! To on by nawet muchy nie skrzywdził. Sfiksował biedaczek. Musisz go uratować przed nim samym. I przy sposobności ocalić także Bunkum. Chodź, podążaj za mną. Idzie do łodzi i jest kotek. Nie dasz rady pokonać tytanów samotnie. Takie nędzne chucherko jak ty nie ma żadnych szans. Musisz obudzić dawnych bohaterów Bunkum. Od Soka, Togla i Słupa. O, trzeba naratować życie. Nie będzie łatwo. Twoja przygoda rozpocznie się w głębi Drozgolasu. Na rozległych moczarach. Moczary niektórych są, no moczarze niektórych są. Dobrze, to koniec filmu. Zostawcie łapki w górę. Pa, pa.